Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam chińskie niskie buty w kamuflażu pikselowym. Dostępne są trzy rodzaje kamuflaży, czyli taki powiedzmy leśny chiński, takie brązowe, jakie mam tutaj, i jeszcze dodatkowo jest niebieski. No, tamtego raczej nie będę miał. To są dosyć buty podobne do tych, ale to są nieco inne, powiedzmy, firmy, marki. Jeśli chodzi o jakość wykonania, praktycznie nie mam tutaj zastrzeżeń. One są dosyć podobne właśnie do tych, które noszę tutaj. Noszę już je od dosyć długa, więc sądzę, że z tymi będzie podobnie. Podobne jakość wykonania, podobne materiały, widzę, że to nie będzie żadnego problemu. Buty oczywiście z przeznaczeniem na wiosna, lato lub jakiś inny cieplejszy dzień. Raczej nie przeznaczone na zimę, nie ma tu żadnej ociepliny czy coś w tym rodzaju. Jeśli chodzi o materiały, z którego zostało to wykonane, cała górna część to są materiały syntetyczne. Ta część taka, która jest bardziej powiedzmy w środku, jest cieńsza. Taka tutaj, co jest naokoło, jest lub tutaj u góry nieco grubsza. Bardzo dobrze to wtedy oddycha. Cały dół jest oczywiście gumowy. Bardzo dobry bieżnik, dobrze zrobiony. Nie ślizga się, bardzo dobrze się to użytkuje. Buty są dosyć lekkie. Nie są jakieś twarde czy coś w tym rodzaju. Ta oczywiście część jest jak najbardziej w porządku. Buty oczywiście nie śmierdzą. Ta część, jak i ta część gumowa, co tam w jednych butach okropnie śmierdziały, właśnie ta część gumowa. Tutaj jakichś zapachów zwykłych nie ma, znaczy niezwykłych, są po prostu zwykłe zapachy, od jak śmierdzi guma. Czyli gumą, ale nie jakieś takie zapachy odurzające, takie, do których byśmy chcieli, powiedzmy, uciekać. No jeszcze dokładnie, jak to wygląda z bliska. Tu z tyłu mamy pętelkę. W jednym bucie jest mniejsza, w drugim trochę większa. Pozwala to przy ściąganiu buta albo gdzieś, jak chcemy to powieść. Sznurówki są odpowiedniej długości, są płaskie, lekko takie, powiedziałbym, elastyczne. Bardzo dobre, samoistnie się nie rozwiązują, tak jak właśnie w tych butach, które mam na sobie. Takie sznurówki, które czasami są stosowane, okrągłe, one lubią mi się często samoistnie rozwiązać. Z tymi jeszcze płaskimi nie miałem żadnych problemów. Na języku mamy tam jakieś chińskie loga. Jeśli chodzi o wkładkę, mamy tylko taką cieniutką. Zawsze oczywiście możemy założyć coś lepszego. Oczywiście należy mieć na uwadze, że jak założymy coś grubego na początku, to nie będzie to dobrze. Najlepiej sobie kilka dni pochodzić w takich butach. Te buty się troszeczkę rozszerzą, rozchodzą. Wtedy można będzie założyć nieco grubszą wkładkę, bo dokładnie tak miałem z tymi tutaj. Na początku gruba wkładka, ciasny but, to nie za bardzo pasuje, ale jak już się to trochę rozchodziło, to już wkładkę można było sobie włożyć jakąś lepszą. No chyba, że komuś pasuje taka, jak ja jest tutaj. Tu mamy oczywiście taką wyściółkę miękką. W środku pewnie jakaś pianka czy coś w tym rodzaju. No i oczywiście wadą tych, powiedzmy, albo większości butów tanich jest, że ta tylna część się wyciera, dokładnie jest z tymi butami tutaj. No ale oczywiście należy mieć to na uwadze, że but trochę pracuje, więc wyciera się zazwyczaj w tylnej tutaj części. No więc albo należy sobie zakupić takie, powiedzmy, dodatkowe wkładki, takie naklej. Można sobie to tu przykleić i będzie w porządku, jak już dużo się, powiedzmy, tutaj zużyje. No bo jak jest mało, to jest to w porządku. Nie ma tam też jakichś takich rzeczy, które miałyby wystawać i przeszkadzać nam z tyłu wpięte. No ale powiedzmy, no
wyciera się, ten materiał się przedziera i takie rzeczy się dzieją. Sądzę, że skoro w tych butach było tak samo, cała reszta jest w porządku, no za wyjątkiem oczywiście tu, że się też ściera, to normalna rzecz, to tutaj nie sądzę, żeby coś się stało. O ile te buty na początku używałem wyłącznie w teren, przy jeździe na rowerze, no to ostatnio, jako że zepsuły mi się buty, które używałem wyłącznie w mieście, więc w tej chwili od pewnego czasu te używam i w terenie, i w mieście, i przy rowerze, więc już spore kilometry one zrobiły i nadal są sprawne, a kupione dosyć dawno temu. A jako że to jest, widzę, mniej więcej podobna jakość, podobne wykonanie, to sądzę, że te będą tak samo długo mi służyły jak tamte. Te na razie krótko noszone, ale na razie wszystko jest, widzę, w porządku. No trochę trzeba na początku to roznosić, żeby się troszeczkę powiększyły niejako. Jako że tu jest materiał, więc troszeczkę on się rozszerzy nam. Buty oczywiście nie nadają się na porę wilgotną. Jak pada deszcz, to oczywiście momentalnie but jest mokry całkowicie, więc nie za bardzo. Chodzenie po jakimś wysokiej wodzie, błocie, to też nie za bardzo, bo tu będzie nam to wszystko wsiąkać. No ale w porze suchej, na porę suchą i powiedzmy w miarę ciepłą, but jak najbardziej w porządku. Skoro z tymi nie miałem żadnego problemu, to z tymi raczej też problemu mieć nie będę. Tu jest nawet lepsza ten bieżnik niż tych butej tutaj. Zdecydowanie bardziej agresywniejszy, więc powiedzmy będą lepsze. No ja takie buty jak najbardziej polecam, tak jak polecam te, które długo już użytkuję. Oczywiście można mieć w teren wyłącznie wysokie buty, jakieś skórzane czy jakieś wypasione, ale niekoniecznie, jakoś ja od lat używam butów trekkingowych lub powiedzmy takich sportowych lub tego typu i też jest w porządku. A jak ktoś musi mieć jakieś specjalne obuwie do lasu, to niech sobie takie kupuje. Mi wystarczą częściowo takie, częściowo wysokie, troszeczkę inne, lepsze, bardziej powiedzmy odporne też na wodę. Ale w porze suchej, ciepłej, buty jak najbardziej w porządku. W lato one też się nie zapocą, bo mamy tutaj dosyć dobrą oddychalność, więc sądzę, że z tymi butami też będzie w porządku przez dłuższy czas. Skoro z tych byłem zadowolony, z tych będę na pewno też jeszcze zadowolony. Może zbyt mało je ponosiłem, ale już po tym czasie widzę, że będzie wszystko ok. Także ja takie coś jak najbardziej polecam, o ile komuś pasuje taki zakup w Chinach, taki kamuflaż lub jakiś inny. Jeśli chodzi o rozmiarówkę, w moim przypadku rozmiar taki sam, jakbym kupił je w Polsce, więc akurat pod względem butów to rozmiarówka ta chińska jest w porządku, taka jakby była w Polsce, czyli troszeczkę jest lepiej niż przy ubraniach. Tam zazwyczaj trzeba brać o numer lub więcej, większe rozmiary. Tutaj jest wszystko rozmiarowo ok, o ile jest podane, jaki rozmiar chcemy do wyboru. Ja polecam, jak komuś takie coś będzie pasować. Nie zostawiając komentarza pod filmem, przyczyniasz się do tego, że nie mam żadnej motywacji do nagrywania kolejnych filmów. Pierwszy kontakt chińskich butów z polskim lasem. Dodatkowe informacje na ten temat będą dostępne pod spodem w opisie. Koniecznie zostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.